Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony pomidorowy.pl i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dog's Life. Poprzednim razem udało nam się ukończyć mini Wawa, czyli naszą zimową lokację. I teraz przyszedł czas na ostatnią lokację w tej grze, Boom City lub przeze mnie bardzo nazywane Boomer City. No i cóż, Boomer City aka Boom City charakteryzuje się tym, że jest to po prostu deszczowe miasto i prawdopodobnie pora roku, jaka tutaj nam towarzyszy, to jest wiosna, bo tak mi się troszeczkę wydaje. No, nie powiedziałbym, że to jest jesień, ale bardziej bym powiedział, że to jest wiosna, tylko i wyłącznie dlatego, że mamy tutaj zielone drzewka. A jak wiecie, jesień charakteryzuje się chociażby tym, że drzewka są koloru żółtego, a raczej takiego bardziej pomarańczowatego. Lokacja, którą obecnie robimy, jest to stacja. I teraz cóż, to jest lokacja właściwie, w której stanąłem na moim próbnym save'ie, jak sobie tak grałem. Sobie tutaj wziąłem amku, żeby Jake był jakby najedzony. I w zasadzie to stanąłem na jednej misji, którą będę starał się tutaj zrobić. Mam nadzieję, że mi się oczywiście uda. Bo jak ćwiczyłem sobie przed dojściem tutaj na moim save'ie właśnie 5 miesięcy temu, to powiem szczerze, że ja stanąłem właśnie tutaj, bo misję troszeczkę nie ogarnąłem. Kręciłem się w ogóle wokół, można by powiedzieć, własnej osi i nie wiedziałem, że da się tutaj cokolwiek zrobić. Ale zobaczymy, jak nam teraz pójdzie. Jakaś tu szyneczka była. Czy to nawet nie, to nie była chyba szynka. A nie wiem, co to dokładnie, jakieś mięso było w każdym razie. Dawaj, wskakuj tutaj, Jake. Dokładnie tak. Teraz szukamy tutaj, bo akurat tu pamiętam, że zapachy są, jak sobie grałem. Tutaj u góry będą, w takim dosyć sprytnie schowanym miejscu. Ale żeby tam się dostać, to trzeba właśnie pokonać góry. Góry kartonów. Nie dopowiadajcie sobie nie wiadomo co. I proszę bardzo, tutaj właśnie u góry czekają na nas trzy zapaszki. Z czego jeden jest tutaj. I to by było na tyle, tutaj już nic nie ma. A dwa są właśnie tutaj na wprost. Mówię, jestem w stanie uwierzyć w to, że niedługo skończymy sobie ogólnie tę gierkę, co troszeczkę jest przykre, nie ukrywajmy, bo Dog's Life jest mega fajną grą i mega przyjemnie mi się prowadzi tę serię. Mimo że to jest seria, która przez was jest średnio oglądana, bo wiadomo, no, nie każdy lubi tego typu gry, bo niektórzy uważają, że to jest zbyt wielki krap na Let's Play. Ale dla mnie osobiście jest to naprawdę całkiem w porządku gierka i nawet więcej, jest to moja druga ulubiona gra, jeżeli chodzi o tematykę zwierząt. Bo pierwszą to jest oczywiście 102 Dalmatyńczyki. I tak, zanim ktokolwiek powie: Pomidor, ale ty hipokryta jesteś, no to kim jest wtedy Crash? Kim jest wtedy Spyro? To są też zwierzęta, ale bardziej mi tu chodzi o takie zwierzątka, ja wiem, domowe. A nie takie zwierzęta dzikie, pokroju jamraj, pasiasty zresztą. Tutaj możemy od razu już czerwone zapachy złapać. Ale ja tego jeszcze nie zrobię, ponieważ chcę się najpierw skupić na tych fioletowych. Jakoś tak są dla mnie bardzo ważne, a przynajmniej chcę większość tych zapachów zdobyć. Nie mówię, że wszystkie, bo na to się prawdopodobnie jeszcze nie zanosi, ale przynajmniej większość z nich chcę zdobyć. Widzę, że tutaj będziemy mieli jeszcze niebieskie do zebrania, a niebieskie, jak zresztą sami pamiętacie, po mini Wawa i zresztą po farmie, to są to zapachy, które powodują, raczej aktywują czasówkę, więc myślę, że je sobie na sam koniec zostawimy, bo czasówki nie lubię za bardzo robić w tej gierce. A w jakim momencie, Pomidorze, stanąłeś, ty potworze? Kurde, przypomina mi się, jak kiedyś mój znajomy Timmy tak właśnie mówił. Pozdrawiam, jeżeli oglądasz to. Więc tak, stanąłem sobie właśnie w tym miejscu. Dokładnie to w tym, bo jak widzicie, tam na samym końcu mamy fioletową powłokę i technicznie trzeba byłoby według tej logiki wykonać jakiś super wielki skok, co nie?
teraz wam coś pokażę. Jakim ja byłem debilem, bo tego nie jestem w stanie nazwać normalnie słowami, że nie ogarnąłem jednej rzeczy, która tutaj jest na dole. Widzicie to? A ja jak debil próbowałem skakać na wszelakie różne sposoby, by dostać się na drugą stronę. Tylko po to, by później tyle razy pospadać i żeby Jake stracił swoją odporność, czy nie wiem w ogóle jak to nawet nazwać, ale smutne jest to, że Jake tyle razy pospadał i raptem już jest przygnębiony. No trochę to jest przykre, nie powiem, że nie. Okej, myślałem przez chwilę, że ktoś przyjechał, dlatego zrobiłem takie krótkie cięcie. Bo jestem sam w domu i korzystam z tego, nagrywając dla was odcinki. Oh yeah! I tutaj widzę, że jesteśmy w jakimś takim dziwnym pomieszczonku i drabinki są u góry. O proszę, co tu mamy? To my sobie może poprzesuwajmy te kontenery. W ogóle muzyka w Boom City jest całkiem spoko, ale nie wiem czemu wydaje mi się, że muzyka zmieniła i ogólnie z farmy była o wiele lepsza. W sensie, ta też nie jest może jakoś super zła, ale chodzi o to, że ona jest taka, nie wiem. Fajna jest, ale nie wiem jak to określić słowami w sumie. Bardziej bym powiedział, że to jest muzyka przypominająca mi szalone przygody Kaczora Donalda. I Dagberg. Dobra, tutaj mamy ślepą uliczkę, ja widzę. Nieźle mnie twórcy strollowali, nie powiem, że nie. Bez mydła mnie wydymali. Hehe. Więc skoro nie po tej stronie, to prawdopodobnie gdzieś po środku albo po prawo coś będzie. Bo widzę, że mamy jeszcze dwa otwory, z których fajnie byłoby, nie powiem, że nie skorzystać. Oczywiście bez żadnych skojarzeń, moi kochani. Chyba, że macie jakieś wielkie skojarzenia. Dobra, przesunęliśmy sobie teraz kontener albo pakunek w tę stronę. Godzina 12:51, a ja jeszcze się zastanawiam, co ja dzisiaj będę robił, bo kurde, dzisiaj dzień mi strasznie wolno leci. Strasznie wolno, powiem wam szczerze. Dobra, nie polecę tak, muszę przesunąć. Muszę to przesunąć, żeby to miało ręce i nogi. Ręce i nogi! Hehe. Dobra. Okej. No, nie do końca tak. Właśnie, zróbmy coś takiego, o. Żeby to było bliżej siebie, bo jest wtedy większa szansa, że doskoczymy. Okej. Dokładnie tak. I co tutaj mamy? Jakieś przejście. O ty kurde. Kostkę tu mieliśmy nawet. 89. Nie wiem czemu mam wrażenie, że trochę mam mniej kostek niż powinienem mieć. Nie wiem czemu odnoszę takie wrażenie. Oj, czekajcie chwilę. No. Szybki kaszel i lecimy dalej. Ale nie wiem, właśnie odnoszę wrażenie takie, że powinienem mieć troszeczkę więcej kości, a nie mam. Co, czym to jest spowodowane? Czyżbym ja naprawdę gdzieś, kurde, zgubił te kości? Mam nadzieję, że nie, bo trochę lipa będzie. Ale wszystko jest możliwe, szczerze powiedziawszy. Nie spodziewam się po swojej osobie jakichś wielkich fajerwerków, tym bardziej w Dog's Life. Więc no. Let go. Let go, Jezu, jak to brzmi. Let go. Let go. Zamiast let's go to let go. Lej go, kurde.
Dobra, no, skacz, Jake. Dokładnie. I zium, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Aha, a tutaj jest też ślepa uliczka, czyli innymi słowy tylko jeden korytarz prowadził do kostki i to był tamten, który żeśmy mieli ustawiony, więc z powrotem przystawiamy, przepraszam najmocniej za wprowadzenie w błąd, myślałem, że tutaj coś będzie, ale niestety okazuje się, że nic tutaj nie było, więc dałem dupy po całości, innymi słowy. No i dosunięte. To teraz tylko i wyłącznie wystarczy przejść tę samą drogę. Jakey, co ty odwalasz? Co ja będę na niego Jakey mówił? No i środeczkiem teraz lecimy dalej z koksem. Bo tu na 100% jakieś zapachy będą. Na 100%. O, siema. Umpa lumpa. Dobra. Więc chyba już wiem, o co chodzi z tym gostkiem. Bo tutaj jest taki jeden koleś. Taki jeden szeryf w zasadzie. Sierżant, można by w sumie powiedzieć. Z pieskiem. I oni poszukują jakby złodziejaszka. I właśnie całkiem przypadkowo właśnie go odkryłem. Bo serio, ja tutaj nie doszedłem jeszcze. Jedyne co odkryłem wcześniej, jak sobie ostatnio ćwiczyłem przed odpaleniem nagrywek, to właśnie, że ten przycisk tutaj był. A tak to wszystko tutaj jest dalej na ślepo robione. Tak jak było. No ale niestety nasz złodziejaszek się tutaj kryje. Frajerzyna jedna. O, siusianie. Moja ulubiona minigierka. Dzisiaj jeszcze mówię, nagram właśnie ten odcinek i chyba na chwilę obecną skończę znowu. Nie, nie robię sobie żadnej przerwy od Dogslave, żeby nie było. Po prostu chcę sobie skończyć na dzisiaj nagrywanie Dogslave, bo też nie jestem za bardzo przygotowany na pozostałe światy. Znaczy na pozostałe poziomy. A wolałbym być troszkę przygotowany w minimalnym z tego słowa znaczeniu oczywiście. A proszę ty. A co to ma być? 13 punktów mam. Halo, halo. Dobra, 14 punktów jest. To ja teraz zrobię coś takiego i cię porobię, psie. A jednak cię nie porobię. A to czemu tak? Uhuhu! Patrzcie, ile mamy punktów. Niestety tutaj było nieoczekiwane cięcie, bo troszeczkę nie powiem, że nie dałem dupy po całości, ale teraz przynajmniej już wiem, że dam radę, bo ten piesek już nie ma szans mnie już pokonać. No sorry bardzo. Nie przy takiej ilości punktów, z czym do ludzi, jak to mawiają. Proszę bardzo. Ale porobiony. Dobrze ci tak. Dawaj, dawaj, gdzie jest Jake? Dobra, tu jest Jake. To żółte zapachy mamy z głowy, to teraz przyszedł czas na czerwone i fioletowe. Kurde, ale mnie coś paznokieć boli, ja pierdzielę. Chcę się paznokieć od kciuka. Nie wiem czemu tak jakoś próbuję jakoś go tutaj tak złapać, ale tak jakoś boli, jakbym miał jakąś drzazgę czy coś. Chociaż jak patrzę, to nie widzę, żeby była jakaś drzazga. O, nie, 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 do parku nie idziemy. Nie w tym odcinku. Nie tym razem.
Nie no, staram się robić jeden poziom na odcinek albo dwa, ale w tym wypadku raczej nie będę gotowy na drugi poziom. Myślę, że warto byłoby się skupić na tym poziomie, bo no... Bo warto się skupić na jednym poziomie, tym bardziej, że ja to na ślepo przechodzę, nie? A w jakimś tam małym stopniu zależy mi na tym 100%, więc zróbmy tak, jak ja chcę i tyle. Wszystko się nagrywa? Widzę, że tutaj się to nagrywa, a tu się nagrywa. Ja się nagrywa, spokojnie. Dobra, znajdźmy może coś do jedzenia, bo tak trochę mizernie wyglądamy. Mizernie, czyli słabo dla osób niedoinformowanych, czy coś. Tutaj chyba będzie, powinno być jakieś jedzonko. Tak jest. Już Jake zadowolony, już kurde. Pełen energii jest. O, czerwone mamy tutaj zapaszki spod paszki. Zbieramy je, póki możemy. Póki mamy możliwość. Auć. Dobra, to jeszcze do góry. LOL. Dobrze. No dawaj po schodach. Po schodach do góry. Dawaj, Jake. A, to jest berek. No to to jest łatwa minigierka w sumie. Poziomik. Łatwa misyjka. O ty kurde. Grzybie z dziurami. Proszę bardzo, proszę państwa. Co to miało być? Nie no dobra, przepraszam tego pieska, że ja go tak obraziłem. Nie chciałem. Nie zasłużył sobie na to. Ogólnie to jakie imię dacie dla tego pieska? Serio, piszcie w sekcji komentarzy, bo ja jestem mega ciekawy waszej kreatywności, bo nie będę ukrywał, ale lubię jak jesteście kreatywni i w jakiś sposób tam coś wymyślacie, nie tylko ja, bo po prostu lubię to. Więc jak możecie, to napiszcie imiona dla tych wszystkich no-name'ów, tych psów no-name'ów. Bo to są takie psy no-name'y, bo tylko Daisy i Jake są psami, co mają imiona. O, jesteśmy w tym, w bloku. I kostka. Ładnie, kurde, w pokoiku. Trzymana dla nas 90. To łatwo, to te zapachy tutaj wcale nie są jakoś od siebie daleko. Spodziewałem się, że ja będę musiał, kurde, pół miasta szukać tych zapachów, ale się okazuje, że jednak nie. O, czasówka. Świetnie. W dół, w dół, w dół, w dół, w dół. W dół. W dół. Nie w górę, w dół. Jake. No nie, kurde. Jezu, jak ja nienawidzę kontrolek w tej gierce, autentycznie. Gierka jest naprawdę cudowna, jest świetna, ale... Nie lubię kontrolek tutaj, bo tu ciężko się kontroluje psami. Zwłaszcza Jake'iem. O, teraz raptem kurde idziesz w dół. Wtedy nie chciałeś, dlaczego tak? Nie będę tutaj komentował tego, że ja przez belkę przeniknąłem. Ale najwidoczniej Jake takie coś potrafi. Najwidoczniej potrafi i z tym się nie kryje za bardzo. No, i czasówka jest zrobiona. Good for you. Ktoś chyba wrócił. Momencik. Tja. Rodzinka już wraca. Więc trzeba będzie za niedługo kończyć zabawę. 92 kości. Nice. No to już niedużo nam zostało, dwie kostki nam zostały tylko. Z czego jedna jest za zapach, więc tutaj na chwilę obecną sobie zapiszę. Warto w sumie mimo co zapisać.
No dobra, jestem z powrotem. Przebudźmy Jake'a. Głupio jest skończyć w połowie poziomu, a będę musiał tak czy siak tutaj edyt zrobić. Więc po prostu poszukajmy zapachów i zróbmy może misję, która już tutaj na nas czeka, bo grzeje się ona już od dawna, dawna, dawna. Jeszcze tylko 10 zapachów nam zostało. To nie jest dużo już, to jest praktycznie pikuś. 10 zapachów to powinny być gdzieś blisko tutaj. No widzicie? Już są tutaj zapachy. No to teraz nam brakuje 6. 6 zapaszków. Może gdzieś po drodze będą. Dobra, pogadajmy sobie z panem sierżantem. Hey, Pooch. How's about you and me track down the sleeping bandit? He's a famous robber. I hate that punk. My dog lost his sense of smell when the sleeping bandit doused him in perfume. No wonder the sheriff's dog smells like a field of daisies. Oh, Daisy, if only I could track you down. This is the punk's bag. Sniff it so you can make out his scent and bring back any clues you find. I'll be waiting. Sounds like my kind of job. No więc sierżant z pieskiem poszukują pewnego złodzieja, którego już tam dostrzegliśmy w tamtym budynku. No i chcę, żebyśmy jakoś tam wyniuchali go. Jeżeli tam uda nam się go wyniuchać, to wtedy mamy przekazać to panu sierżantowi. Swoją drogą. Nie wiem, czy zauważyliście, ale rzuciła mi się w oczy jedna rzecz, a mianowicie ten worek ze śmietnikiem. A raczej ze śmieciami. Otóż, nie wiem, czy wiecie, nie wiem, czy widzieliście, co tam dokładnie jest napisane. Chcecie wiedzieć, co jest napisane? Tam pisze swag. A wiecie, co oznacza swag? Wiecie, swag i tak dalej, nie? Wygląda na to, że Dog's Life zapoczątkowało słowo swag. Widzicie? Chowajcie te swoje, kurde, swagi i inne luzackie teksty. To jest prawdziwy swag. Wyrzucanie śmieci jest swag, a nie tam sweet focie na Instagramie. Czy sweet filmiki na TikToku. Nie no, jestem głupi. Ale serio, no, to jest dopiero swag, a nie tam jakieś, kurde. Wynoszenie śmieci, o, segregacja, to jest dopiero swag. A nie tam jakieś zdjęcia na Instagramie. Dobrze. No, dobrze. Teraz tutaj. Dokładnie tak. Tutaj. I jeps. Dokładnie tak. I teraz musimy się dostać tutaj do naszego tutaj pana złodziejaszka. Fu, ale mu nogi walo. Fu. Ale się wystraszył. Specjalnie tak szczeknąłem. Bark, bark. No, idź spać. Why? Huh? Who's there? Huh? Hey! Where's my sleeping bandit mask? Where did he go? Jezu, co ja najlepszego odwaliłem tutaj teraz. Ja mu zajumałem okulary i spadłem w dół. Ja pierdzielę, ale cringe. Najgorzej.
No to co, idziemy teraz, kurde, temu szeryfowi. Sierżantowi, nie szeryfowi, weź ty się naucz. Idziemy odłożyć, kurde, okularki. Niech chociaż mają trop, że tutaj złodziej był. Ale też jest bez sensu, bo on se położy te okulary w dół i teraz cwaniaczek myśli, że nikt go nie znajdzie, a jest w błędzie. Jest w błędzie, bo nie wie, z kim ma do czynienia, nie wie, że z takim Jake'iem ma do czynienia. A Jake się takich wyzwań nie boi, wręcz przeciwnie. Show me where you found it. That punk bolted the door from the inside. How can I get in? Looks like a job for Detective Dog. Nice pooch. Attaboy, pooch. Dobra, co teraz możemy... Grab. O co tu chodzi? No, otwórz te drzwi. Aha, czyli czekajcie, muszę Jake'iem tutaj. O co tu chodzi? Teraz? Dobra, chyba wiem, o co chodzi. O to chodzi, że musimy teraz tym psem dostać się do tego złodziejaszka. Tak mi się wydaje. Bo przez chwilę myślałem, że musimy te drzwi otworzyć, ale jednak to nie o to chodzi. No kurde, przecież co za frajer, ja pierdzielę. W sensie nie mówię teraz o sobie, tylko mówię teraz o tym złodziejaszku, bo on myśli serio, że kurde... Nikt go nie znajdzie, że policja go nie znajdzie, ani nic. W jakim on jest w błędzie. Szkoda, że tutaj nie możemy sobie ustawić kamery tej smelowizyjnej. To byłoby całkiem proste i przynajmniej łatwo byłoby. Nie. O. Ustaw pieska i do góry. Hopsa. Wow! Dobra, tego się nie spodziewałem. Trochę oberwał piesek, nie powiem, że nie. Boxer, w sumie bym go Boxer nazwał. Ale nie wiem, jak wy byście nazwali tego pieska. Why? Huh? Who's there? Thanks, Pooch. You wait here. The suspect may be armed. Hey! Where's my sleeping bandit mask? Take that, Sheriff! What the? Please, don't shoot. I'm not feeling lucky. Thanks, Pooch. Here, this is an official police dog bone. That punk has a dangerous accomplice who's guarding their bag of loot. Sniff around and see if you can track him down. Thank you.
I ja widzę, że w tym Boom City to jest ten, wolna Amerykanka, no bo kurde ty. Policjant stoi przed śmietnikiem, przed workiem śmieci, a oni zostawili ten worek śmieci i se pojechali. Wolna Amerykanka normalnie, też tak chce. Żadnego mandatu ani nic. No ale jak widzicie, to było łatwe do rozkminienia, po prostu ja nie wiem, jakim to trzeba być dzbanem, żeby będąc już tym złodziejem, mając ten pistolet, to mógł w taki łatwy sposób tego sierżanta zastrzelić. On go jeszcze nie trafił, to trzeba być naprawdę dzbanem urodzonym. Wydaje mi się, że on od początku był takim przegrywem. Nawet na swojej tej karierze był przegrywem. W sensie wiecie, karierze kleptomana, złodzieja i najgorszego człowieka, najgorszego sortu. Dobra, 45. Jeszcze tylko 5 zapachów nam brakuje. Gdzie one są? Tu byłem już. Brakuje mi 5 zapaszków. 53 minuty odcinka. Zobaczcie, ile ja będę miał edytowania, kurde. Te nieudane próby dostania się tam do tego złodzieja. Ja pierdzielę. Najgorzej. Chyba nawet wiem, gdzie są te pozostałe zapachy. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem. Ale mogę się oczywiście mylić. No to raczej nie ma. Mostem przechodziłem. Chyba. Ta, przechodziłem. Jezu, ile taksówek tu się zjechało. Ja pierdzielę. Ludzie, opanujcie się. Jak to mawiają, Boże, pandemia jest. Ogarnijcie się. Do domu wracajcie. I pamiętajcie, żeby pisać hashtag zostań w domu. No, skocz tam. Dokładnie, tak? I teraz na tą stronę. Bo prawdopodobnie tutaj coś jeszcze będzie. Jestem na bank przekonany, że tutaj zostawiłem. Bo gdzieś by indziej niż tutaj. Mamy jeden zapaszek, jeszcze tylko 4. Teraz 3. Teraz 2. Serio, nam 2 zapachów teraz będzie brakować. Się zaraz okaże, że serio gdzieś jeszcze u góry pominąłem. W takim razie gdzie? Bo ja nigdzie nie widziałem. No ale to się może zaraz zmienić. Może faktycznie gdzieś tutaj pominąłem, ale wątpię w to. No tutaj nie ma. 2 zapachów nam brakuje. No dobra, u góry nie ma. Zauważyłem, nie ma praktycznie tych zapachów. Więc no, jak nie ma u góry, to pozostaje gdzieś na dole szukać. Innej opcji nie ma. Do wagonu jeszcze nie idziemy. Bo nie ma nawet co stąd uciekać. Gdzie to jest? Nie mam pojęcia. Nie, uwierzcie mi, nie mam pojęcia, gdzie są te 2 ostatnie zapachy, bo patrzę tak na to i praktycznie nie widzę nigdzie ich. A chciałbym wiedzieć, gdzie one są. Może tutaj, w tej starej kamienicy. Ale nie, oczywiście, że nie, bo po co? O, tutaj są.
Że tutaj zapomniałem? Co? W ogóle ile kości mamy? Nie, kości to mamy wszystkie. Poza tą jedną fioletową, więc... Widzimy się przy... misce. No i mamy naszą ostatnią kosteczkę. Nice one. 94. No, to mi się podoba. To teraz zapiszmy sobie. Mamy pierwszy poziom w końcu ukończony po godzinie. Czadowo mi dosłownie poszło. Jest godzina nagrywania i dopiero skończyliśmy pierwszy poziom w Boomer City, naprawdę. Co za przegięcie pały. No nic to, moi drodzy, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało i że w sposób ciekawy prowadziłem ten odcinek, jak i poprzednie, jak i w informatywny sposób. Dajcie znać w sekcji komentarzy. Jeżeli jesteście nowi na tym kanale i spodobał wam się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. No i widzimy się w kolejnych odcinkach z Dog's Life i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa. A ja idę odpoczywać po tej dosyć długiej misji. I trudnej.